Bielski 18 Batalion Powietrzno-Desantowy otworzył dziś swoje podwoje dla zwiedzających. Dzień otwarty w bielskich koszarach ściśle łączy się z przypadającym na październik świętem batalionu. Dla dowództwa jednostki to okazja, by podziękować żołnierzom za całoroczną służbę. Podziękowanie to wyraża się z reguły przyznaniem stosownych odznaczeń i wyróżnień. Dla odwiedzających koszary cywili to niezwykła okazja, by zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem bielskiej jednostki. Można także przekonać się na własne oczy, jak znakomicie wyszkoleni są bielscy spadochroniarze. Przykładny popis wyszkolenia dali wysocy rangą oficerowie, w tym sam dowódca 18 batalionu, pułkownik dyplomowany Kazimierz Bieniek. Używając fachowej terminologii wojskowej, oficerowie po oddzieleniu się od statku powietrznego na wysokości 1100 metrów precyzyjnie wylądowali w terenie zurbanizowanym, czyli na placu apelowym, gdzie odbyły się główne uroczystości związane ze świętem batalionu i dniami otwartymi. Porucznik Piotr Gądek. Brawa. Lądowanie żołnierzy przyjęte zostało z dużym uznaniem i nagrodzone gromkimi oklaskami. Ale skoki spadochronowe to nie jedyna atrakcja, którą przygotowali bielscy komandosi dla zwiedzających. W programie nie mogło zabraknąć przede wszystkim wystawy sprzętu i uzbrojenia. Cieszyła się ona szczególnym zainteresowaniem najmłodszych zwiedzających. Była także wystawa grup rekonstrukcji historycznej, które prezentowały dawne mundury i uzbrojenia spadochroniarzy z czasów II wojny światowej. Zainteresowani mieli także możliwość zwiedzenia sali tradycji, a na zakończenie zwiedzania na wszystkich czekał już wojskowy poczęstunek.